Cześć, Dorota z tej strony. Dziś zapraszam Was na pyszny chleb z patelni. Okazuje się, że bez piekarnika również można upiec bardzo smaczny, wyrośnięty chlebek. Także zapraszam. Zaczynam od rozpuszczenia drożdży. Do wody ciepłej dodałam drożdże, które akurat miałam zamrożone. Także poczekam, aż drożdże się aktywują. Dodałam odrobinę miodu i jeszcze dodam 2 łyżki mąki. Mieszankę drożdżową dokładnie łączę i odstawię na jakieś 15-20 minut w ciepłe miejsce, tak żeby drożdże się mogły już ocieplić i zacząć pracować. Po 15-20 minutach widać, że drożdże pracują. Jest bardzo dużo pianki, takich bąbelków powietrza, także dodaję do mąki i zaraz będę wyrabiać ciasto na chleb. Dodaję sól, zioła. U mnie tym razem były to zioła prowansalskie i rozpuszczone masło, ale ostudzone. Mieszam. Teraz ciasto wyrabiam i warto poświęcić na to takie 10 minut takiego naprawdę dopieszczenia ciasta, żeby ono było pulchne, wyrobione, a ciasto jest naprawdę bardzo fajne, bo jest plastyczne. Jak widzicie, nie sprawia żadnych kłopotów. Odrobinę mąki można dosypać, żeby się nie kleiło do rąk na początek, a potem ono podczas wyrabiania robi się coraz bardziej gładkie i nie klei się, także ciasto jest super. Taką kulę odkładam na godzinę pod przykryciem. Ja wykorzystuję miskę i po godzinie jeszcze leciutko pracujemy nad tym cieście. Jak już widać, ono pięknie nam urosło, podwoiło swoją objętość. Teraz go jeszcze troszeczkę pomaltretuję i jeszcze raz robię kulkę. Taką lekko spłaszczoną i tym razem odłożę go na jakieś 10 minut. Lekko spłaszczam. Już nadaję taką formę tego chlebka docelowo, który będzie pieczony na patelni. Po 10 minutach przygotowuję patelnię. Lekko posmarowaną oliwą z oliwek. Można użyć masło, ale jakoś wydaje mi się, że z oliwą fajnie smakuje. Tym bardziej, że w tym chlebku są zioła, więc to się fajnie komponuje. Można polać oliwą z wierzchu. Ja po prostu miałam bardzo mało oliwy i dlatego tak wyszło, jak wyszło. Jeszcze z wierzchu troszeczkę można polać. I teraz najważniejsze. Ustawiam na naprawdę małym ogniu i od razu przykrywam. I piekę z jednej strony około 20-25 minut, po czym bardzo ostrożnie odwracam na drugą stronę.
może wygląda jak omlet, ale smakuje inaczej. Naprawdę smakuje bardzo dobrze. I teraz po tej stronie jeszcze piekę około 10 minut. Zależy od tego, na jakim ogniu patelnia jest postawiona, ale myślę, że takie 10-15 minut na malusieńkim ogniu wystarczy, żeby druga strona również się ładnie zmieniła. Jeżeli chlebek jest wyrośnięty i po postukaniu fajny głos wydaje taki głuchy jak upieczony chleb, to jest wszystko w porządku. Jeszcze po wyłączeniu ognia trzymam na patelni takie 2-3 minutki, żeby chlebek sobie odpoczął, a potem tradycyjnie stłucę na kratce. I po przekrojeniu chlebek prezentuje się tak. Ma fajne pęcherzyki powietrza w środku, także jest wyrośnięty, smaczny i prosty do zrobienia. Koniecznie podzielcie się w komentarzu, co sądzicie o takich wypiekach. Jeżeli Wam się podobał materiał, zostawcie kciuk, komentarz i nie zapominajcie o subskrybowaniu. Do następnego razu. Pa, pa!